Ponad 50 puszek karmy, prawie 40 worków suchego pożywienia, koce, poduszki i żwirek dla kotów. To dary wałbrzyskiego przedszkola Stokrotka, które zostały przekazane dla schroniska Azyl w Dzierżoniowie. Maluchy z placówki w dzielnicy Podzamcze codziennie przynosiły rzeczy, które przysłużą się bezpańskim zwierzętom. Schronisko Azyl funkcjonuje właśnie dzięki pomocy osób o wielkim sercu. Zima to czas szczególnie trudny dla dzierżoniowskiej placówki, dlatego chętnie przyjmuje dary w postaci karmy i koców. Teraz obecnie psom gotujemy. Gotujemy im ciepłe posiłki, rano dostają, a później dostają suche, dostają ciepłą wodę z olejem, ponieważ wtedy woda nie zamarza i to jednak jest bardziej kaloryczne, kiedy ten olej wypijają z tych miskach z wodą. W podzięce za przekazane dary wraz z przedstawicielami schroniska przedszkole odwiedził gość specjalny. Szczeniaczek szybko zadomowił się wśród maluchów, a nawet zyskał imię. Dzieci jednogłośnie orzekły, że suczka powinna nazywać się na cześć przedszkola Stokrotka. Placówka ta kładzie duży nacisk na wychowanie maluchów pod kątem opieki nad zwierzętami. Dlatego właśnie akcja odbiła się w przedszkolu tak szerokim echem. Akcja wzięła się z miesięcznika bliżej przedszkola. Tam była akcja pod tytułem Podpisz pieska. Głównie chodzi o to, żeby nie gubić zwierzaczków, prawda? Żeby miały podpis, miały dane swoje do właściciela. I w zasadzie podciągnęłyśmy to do tego i stworzyła się piękna akcja Podpisz pieska łącznie z akcją charytatywną dla schroniska Azyl. Wesoła Stokrotka nie chciała opuszczać przedszkolaków. Dzieciom również nie przyszło łatwo pożegnanie z pupilem. Szczeniaczek wrócił jednak do swojego azylu, gdzie będzie czekał na nowego pana. Dzięki podopiecznym przedszkola i przekazanym darom oczekiwanie to będzie jednak dużo łatwiejsze.